Witajcie, tutaj jest KKF i ponieważ czuję się coraz lepiej, to mam też dla was całkowicie nową, powiedzmy, serię. Pewnie część z was widziała odcinek z Bastionem i połowa komentarzy była, że nagrywał, połowa, że mnie. Sam uznałem, że to nie ma za bardzo sensu, ponieważ ta seria już jest dość popularna, nawet na polskim YouTubie, więc nie będę was drugi raz katował tą samą grą, ale mam dla was coś całkowicie nowego. Jest to gra, która się nazywa Voxatron. Z tego co widziałem, to jeszcze nikt nie nagrywa z tej gry, a jest naprawdę bardzo ciekawa. Powiem wam o niej więcej informacji w trakcie rozgrywki. Ale włączmy grę. Zaczniemy od początku, tylko trochę zacząłem grać, żeby zorientować się, o co mniej więcej chodzi. Gra jest o tyle ciekawa, a to może za chwilę powiem. Na początku ogólnie jak to wygląda? Wygląda jak gówno, ale pamiętajcie, że Minecraft był taki sam. Wszyscy jak można grać w Tibie 3D, klocki wszędzie. Tutaj też cały świat jest zrobiony z takich pikselków. Na początku mamy tę informację, że skaczemy Z, a X strzelamy. Widzicie, cały świat jest takich pikselków i możemy to wszystko bardzo fajnie sobie rozwalać. Drzewko się fajnie rozsypało. No, zdychaj. Fajne to jest. I kolejnym eksperymentem będzie to, że będę nagrywał w 1080p. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co FPS-y się trzymają. Też tą grę nie grałem wcześniej, więc nie do końca będę wiedział, co w niej chodzi. Póki co, no z tego co widzę, chodzimy i strzelamy. O fuck. Dobra, jakoś bym chciał żytko zdobyć. Kolejne serduszko. O, dinozaur. To też jest gra indie. Co w niej jest fajnego, to to, że... No, chodź tu, Pikachu. Wygląda jak Pikachu albo Raichu, czy jakiś tam... że możemy za tą grę zapłacić tyle, ile chcemy, czyli jak mamy formularz do zapłaty, to wpisujecie taką kwotę, jaka wam się podoba, czyli możecie zapłacić równie dobrze i... równie dobrze jeden na przykład dolar, czy jakieś tam 3 złote powiedzmy. Oczywiście, jeżeli jesteście sknerami, bo na stronie pisze, że... średnia, jaka jest wpłacana do tej pory, to 5 dolarów. O, fuck. Wszystko wybuchło. Dobra. Czy coś straciłem, jak przegrałem? Czy jeszcze raz muszę po prostu przejść? Nie jestem pewien. A, jabłuszko! Jest. I średnia zapłaty to właśnie około 5 euro, dolarów. Jak wpłacicie więcej, to dostajecie jakieś dwie dodatkowe gry. Oprócz tego, no jak jesteście hojniejsi, oczywiście warto wesprzeć tego typu twórców i wpłacić tam trochę więcej kasy. Nie dostaje to jakaś wielka korporacja, tylko zdaje się 7 osób chyba, którzy przy tym pracują. Linka, gdzie to w ogóle można kupić, umieszczę w opisie. Także bez problemu to sobie znajdziecie. W ogóle teraz gram w jakiś tryb adventure, czyli spodziewam się jakiejś... Co to jest? A, coś we mnie strzela. Jakiejś niesamowitej przygody. Mam podwójne coś do strzelania. O, fuck. To pewnie jakiś Japończyk by się bardzo dobrze w tej grze sprawdził. Jeżeli postanowicie w to zagrać, to jak strzelacie i zaczniecie się poruszać w którąś stronę... Jak ja mam po to wejść? A, zapomniałem, że mogę skakać. O, Jesus, jakieś wielkie minotaury. A mi serduszek brakuje. Zdychaj! Nie! Hopa. Jaki cwany jesteś, panie minotaur? Aha, jedno serduszko. Czekolada. Nie lubię czekolady. Nie wiem czemu, ale nie lubię jeść czekolady. Zdobyłem wielkie latające coś. Hurra! Wii! O, jakiś kluczyk tu leży. A tutaj powstała kolejna brama, czyli to chyba podobnie nawet jak w Bastionie będzie takie miejsce, gdzie można przechodzić do kolejnych miejsc. Aż sobie z radości rozwalę tego grzybka. Miałem włączyć stoper na telefonie, żeby zobaczyć, ile to się będzie nagrywać, bo gram na full screenie. Oczywiście tego nie zrobiłem. Jakie urocze są, aż szkoda ich zabijać. Fuck.
Jeżeli nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby się tutaj odwracać. Okej, okay, zdobyłem triple shot. Ile tego łazi? Zdychać. Oho, kim ty jesteś? Wygląda jak jakiś... Dobra, tego się nie spodziewałem. O fuck, o fuck, o fuck, o fuck. Wydają takie odgłosy jak kopnięty szczeniaczek. A szybko... nie zdążyłem. Dobra. Jak, w jaki sposób mogę zdobywać serduszka? Dobra, pan zdech. Wezmę sobie tamtą rzecz. Szybko, szybko, szybko. Jest. Sushi! Ups, nie ta strzałka. Okej. Okay. Tutaj leżą jakieś rzeczy. Jak ja mam tam wskoczyć? Może mogę to rozwalić? Nie, 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 nie. Ups, 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 ups. Śmieszne to jest strasznie. Te potworki wyglądają jak te stworki ze Space Invaders. Jak nie kojarzycie tej gry, to się wstydźcie. Ups, ups. Fuck. Nie wiem, jak się dostać tam na górę. I cały czas mam tylko jedno serduszko, co mi się bardzo nie podoba. Dobra, te są duże. Był szybszy. Spróbuję się cofnąć. Ciekawe, czy w ogóle mogę się cofnąć? Nie, nie mogę. Już po tobie. Aha. Okej, jak mam wejść tam na górę? No, zdychaj. Wieżyczko. Kopnięte szczeniaczki. No ej! To nie było zbyt miłe. Zobaczmy, czy są jakieś opcje, gdzie coś ciekawego znajdę. Nie ma. Dobra. To sobie rodzimy sami. Szkoda, że nie ma jakiejś muzyczki. Nie wiem, czy ją przez przypadek wyłączyłem. Sama się wyłączyła, czy jej nie ma. To jest w ogóle wersja wczesna wersja alfa, także będzie się jeszcze tutaj dużo zmieniać, podobnie zapewne jak... No kurczę. Pojawił się akurat tam, gdzie stałem. Mam jakiś pigan. Ciekawe, czy to w ogóle mogę zmienić. Jakichś kolejnych wskazówek nie dostałem, jak w ogóle mam używać broni. I czy mogę je zmieniać, czy niekoniecznie. Opa. Okej, te są bardzo łatwe do zabicia. Dinozaury też. A te nie lubię, jak się spanują tam, gdzie stoję. To jest bardzo niesympatyczne. Okej, grafika, mimo że jest taka pikselkowata, jest dość przyjemna. Coś tam popycha mnie, do końca wiem, co to jest. Coś mam wrażenie, że jak tutaj będą kolejne rodzaje broni, to będzie tutaj naprawdę niezła rozruba. Tego zabiję, bo go nie bardzo lubię. Te małe są strasznie szybkie. O fuck. Robi się gorąco, ale mam nadzieję, że to już ostatnia fala. Prawie oberwałem tą kuleczką. Dobra, będę ich ostrzeliwał za tych kolumn. Jeszcze jeden z tego, co widzę. Zdychaj, błagam, zdychaj. Czy to już dało mi się? Jej! Super. Bo tam były... Znalazłem coś, znalazłem, znalazłem. A! Haha, znalazłem serduszko. O nie, i straciłem. Wszystko. Czy serduszko znowu się pojawi? Jest, dobra. Muszę pamiętać, żeby po te serduszka łazić. Z tego, co widzę, one tutaj są bardzo ważne.
Niestety w tych gra, te gry indie mają do siebie to, że nie ma takich skryptów i tego typu rzeczy, przez to jest bardzo łatwo zginąć. Oho, coś wyrosło. Idziemy sobie dalej. Okej, kolejne serduszko, spoko. Jest muzyczka! Podkład dźwiękowy jest cholernie ważny. Czy to film, czy to gra. Był jeden taki film, chyba To nie jest kraj dla starych ludzi, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie w ogóle nie było ścieżki dźwiękowej. Cała atmosfera, cały klimat tego filmu był budowany przez genialnego po prostu reżysera, genialne ujęcia i genialną grę aktorską. Dopiero jak czytałem po obejrzeniu filmu, że tam nie ma żadnej ścieżki dźwiękowej, to dopiero wtedy się zorientowałem, że kurczę, rzeczywiście. Okej, czy powinienem z nim jeszcze tutaj walczyć, czy raczej iść dalej, czy nie mogę iść dalej? Mogę iść dalej. Okej, jest dużo serduszek. Fajnie, czyli gra się w końcu rozkręca. Trochę myślę, że mogliby sterowanie nieco inne zrobić, bo jest trochę uciążliwe. A! Haha, i ze mną takie numery. No, straciłem jakąś super broń. Albo miałem ograniczoną ilość amunicji zapewne. Dlaczego on skacze? Nie możesz skakać. Aaa! Oh fuck, oh fuck! Oh fuck! Nie chcę umierać, jestem za młody na to. Proszę, zostawcie mnie. Dlaczego mnie tak bardzo nienawidzicie? Mogę się do tyłu cofnąć? Już nie mogę. To oznacza mniej więcej tyle, że niedobrze. Okej, tutaj mam triple shota. Ale mam w lewym górnym rogu, że widzę, że mam tego tylko trochę. Znaczy zaraz sobie wezmę kolejną tutaj skrzyneczkę. Przydałoby się więcej apteczek. Trochę dostaję papel. Świetnie to się wszystko rozbryzguje. Okej, podejście trzecie. Zobaczymy, czy w ogóle sobie poradzę. Przebił się przez ścianę, obczajcie to. Nie wydaje mi się, że powinien to robić. Dostałem. O, fajnie, mogę skakiwać tutaj. To będę cwany i się schowam do rogu. Nie wiem, czy to aż takie cwane było. Ajajajaj. Okej, nauczyłem się przed nimi zwiewać. Haha, nie możecie tutaj wskoczyć. I co teraz? Chcę wam zrzucić granata. Ile ich jest? O Boże, o Boże, o Boże. Co mam teraz zrobić? Ups, ups, ups. Ten taki wielki minotaur zaczyna rozwalać to, gdzie jestem, ale on nie może doskoczyć tutaj, gdzie stoję. Także zwiejemy na tą stronę. I za kogoś tam. O fuck, coraz więcej ich. No ile was jest? Dobra, naprawdę nie wiem, co powinienem teraz zrobić. Śmiesznie mi się zmienia antenka na głowie, jak strzelam. Okej, zgadnij, ile jest potworów na obrazku. Masz na to 20 sekund do wygrania 1000 zł. Halo, halo, pierwszy słuchacz? Pokaż cycki. Dobra. Zdychajcie! No, fuck. A tam była apteczka w rogu. Okej, trzeba to jakoś mądrze rozegrać. Niestety to nie jest mój największy atut. No nie mogę się poruszyć, Dobra, skoczymy najpierw po tą po prawej. Pozwolimy tych niedobrych panów. I rozprawimy się z tymi. Muszę cały czas z nich nawalać, żeby... Dobra, to jest dobra broń. A to już nie jest dobra broń. Sterowanie jest trochę głupie.
ciężko się jednocześnie obracać. Jak teraz oberwę, to po mnie. Fuck. Dobra, to jestem ja. Jeszcze sobie dzisiaj planuję nagrać odcinek Rock of Ages, więc trochę sobie frustrację odbiję. Haha, patrzcie co mam. Co wy na to? Ciekawy jestem, jaką tutaj można najlepszą taktykę obrać. Okej, póki co idzie nieźle. Idzie dobrze. Jest spoko, powinienem się przedostać na drugą stronę, bo tam jest więcej broni. Okej, mam... Co to było? A boom! Myślałem, że już ja wybuchłem. Okej, mam znowu 4 serduszka, jest spoko, jest lepiej niż wtedy. Trzeba się przemieszać po mapie, żeby zdobywać te wszystkie ulepszenia i tym podobne. Okej, serduszka póki co mam. Mam nadzieję, że to już ostatnia fala. Zapomniałem włączyć właśnie tego stopera, nie wiem ile nagrywam, a mi się już wydaje, że troszkę. Powiedziałbym tak na około 10 minut, albo 15. Udało się? A, fuck! Nie strasz mnie! Dobra, muzyczka się wyczerpała. Także gdzieś powinno być to coś. A tutaj jeszcze jakaś skrzyneczka leżała. Albo mi się tylko wydaje. Okej, gdzie mam teraz iść? Zapewne dalej. Patrzcie, jaka rozruba, wszystko jest rozwalone. Okej, przeszedłem coś. Widzę jakiś kluczyk. Okej. Jak na pierwszy odcinek, to póki co tyle nagram. Tą serię będę wrzucał, bo mi się strasznie podoba ta gra, a jeszcze chyba nikt z niej nie robił jakichś let's playów i tym podobnych. Napiszcie mi oczywiście, jak wam się podoba, co o tej grze myślicie, czy wam się miło oglądało. Jeżeli tak, to zapraszam do klikania łapek w górę, dodawania do ulubionych filmiku. Ja jestem SKKF, miło było was znowu tutaj zobaczyć, spotkać się z wami na moim kanale. Mam nadzieję, że wam się podobało, pozdrawiam serdecznie, cześć!